Po ostatniej porażce z mistrzem Polski Łomżą Industria Kielce, szczypiorniści Azotu w Puławie stanęli przed kolejnym trudnym zadaniem. W piątkowy wieczór mierzyli się na wyjeździe z aktualnym liderem PGNiG Superligi oraz wicemistrzem kraju Orlenem Wisłą Płock. Mecz zaczął się bardzo źle dla Puławian. Gracze Płocka zdobyli 4 bramki z rzędu. Na pierwszego gola Azotów kibicom przyszło czekać do 6 minuty. Już 3 minuty później trener Robert Lis musiał poprosić o przerwę dla swojego zespołu. Dopiero pod koniec pierwszej połowy Azotowcom udało się nieco zbliżyć do Płocka. Pierwsza połowa zakończyła się przy minimalnym prowadzeniu gospodarzy 15-14. O drugiej połowie gracze puławskiej drużyny woleliby zapewne zapomnieć. Nawciarze pobili swój rekord z początku spotkania i na starcie drugiej części zdobyli 5 bramek z rzędu. Przewaga Płocka nie podlegała dyskusji. Dość powiedzieć, że w drugiej połowie gospodarze zdobyli 21 bramek przy zaledwie 7 rzuconych przez Puławian. Najskuteczniejszym zawodnikiem Azotów w całym spotkaniu był Piotr Jarosiewicz, który zdobył 6 bramek. Orlen Wisła Płock po zwycięstwie umocniła się na pozycji lidera tabeli. Azoty zajmują 4. miejsce. Kolejny mecz Puławianie rozegrają już we własnej hali. Ich przeciwnikiem w sobotę 26 listopada o godzinie 19 będzie piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Orlen Wisła Płock KS Azoty Puławy 36-21 do przerwy 15-14. Azoty zagrały w składzie Koszowy, Borucki, Jarosiewicz, Kowalczyk, Burzak, Przybylski, Fedeńczak, Janikowski, Żywkowicz, Adamski, Marciniak, Wajes, Antolak i Konieczny.